wystawie Polska Siła Obrazu prezentowanych jest wiele obrazów z XIX wieku, do których nawiązania, odniesienia, cytaty możemy odnaleźć w twórczości filmowej, w filmowych kadrach Andrzeja Wajdy. Podczas dzisiejszego wykładu przyjrzymy się wybranym dziełom malarzy polskich, tworzących w pierwszej i w drugiej połowie XIX wieku, które w jakiś sposób, w jakimś odniesieniu odnaleźć możemy w filmach Andrzeja Wajdy. Jego twórczość to właściwie są obrazy nieograniczone ramą. To są obrazy nieograniczone miejscem, nieograniczone czasem, będące ciągłością zdarzeń. I poszukiwanie malarskich kadrów w jego twórczości jest rzeczywiście niezwykłą, fascynującą przygodą, a w momencie, kiedy możemy jeszcze dodatkowo skonfrontować to z dziełami malarskimi prezentowanymi w galeriach muzealnych, czy tak jak w tym wypadku na wystawie Polska Siła Obrazu, to te odczytania zarówno dzieł malarskich, jak i dodatkowych treści, dodatkowej symboliki zawartej w filmie jest ciekawe, jest wzbogacające i jest właśnie takim przykładem korespondencji sztuk, związków między malarstwem a sztuką filmową. Podczas spotkania poszukam odpowiedzi na pytania, w jaki sposób plastyka jest włączana, wkomponowywana w strukturę filmów Andrzeja Wajdy, jaką te dzieła plastyczne pojawiające się w kadrach pełnią funkcję, jaką rolę wyznacza im sam reżyser. Ponieważ te nawiązania, te odniesienia rzeczywiście są bardzo, bardzo różnorodne. Możemy w kadrach odnaleźć na przykład dzieła, po prostu dzieła, które znajdują się we wnętrzach, w poszczególnych scenach filmowych, ale wiele dzieł, wiele kadrów umieszczonych jest również jako taki cytat pośredni, cytat pasywny, który swoim nastrojem, swoim klimatem odwołuje się do filmów Andrzeja Wajdy, a te cytaty dodatkowo budują nam symbolikę, interpretację, odwołują do dzieł malarstwa z XIX wieku. Więc tym przewodnikiem, tą główną osią dzisiejszego spotkania będą dzieła prezentowane na wystawie Polska Siła Obrazu w Muzeum Narodowym w Warszawie i właśnie do nich będę starała się przede wszystkim odnaleźć odniesienia w filmowych kadrach filmów Andrzeja Wajdy. Andrzej Wajda mówił, że jego marzeniem jest w ogóle zrobić film bez dźwięku, film zrobiony z obrazów, a jednocześnie wspominał, że jeżeli ma jakiś problem w realizacji dzieła filmowego, to poszukuje rozwiązania nie w doświadczeniach filmowych, w doświadczeniach reżyserskich, ale właśnie w swoich wcześniejszych doświadczeniach związanych ze studiowaniem na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jak sam mówił, to tkwiło w jego podświadomości. Wyjątkowa pamięć obrazowa, wyjątkowa taka świadomość i ta obrazowa wyobraźnia, obrazowa pamięć, którą uwzględniał w swoich dziełach malarskich. Andrzej Wajda studiował na krakowskiej ASP w latach 1946-49. Jego nauczycielką, profesorką była Hanna Rudzka-Cybisowa, która powtarzała takie zdanie: maluj z oka, nie głowy. Maluj to, co widzisz, maluj kolory, maluj
piękno tego świata, maluj swoje doświadczenia wzrokowe. Natomiast musimy pamiętać, to jest czas zaraz po wojnie. I Andrzej Wróblewski, i Andrzej Wajda, i Andrzej Wróblewski, i inni malarze, którzy w tym czasie spotkali się na krakowskiej ASP, nie potrafili zrobić takiej ostrej cezury, odwoływali się do swoich doświadczeń wojennych, więc to malowanie tylko i wyłącznie z oka, odcinając wspomnienia, odcinając symbolikę, odcinając jakieś doświadczenia z przeszłości, było dla nich niemożliwe. Tutaj prezentuję Państwu jeden z obrazów Andrzeja Wajdy. On malarstwo porzucił i mówił, że powodem tego, tej zmiany drogi życiowej, zmiany zawodu, było zobaczenie obrazów Andrzeja Wróblewskiego. Kiedy pierwszy raz zobaczył pierwszy obraz z cyklu Rozstrzelanie, uświadomił sobie, że to, co chciał namalować, to, co chciał powiedzieć, już zostało powiedziane, a on sam nigdy miał takie poczucie, że nigdy nie namaluje tego, nie wyrazi tego farbami tak doskonale jak Andrzej Wróblewski. W związku z tym mówił, że w pewien sposób to właśnie Andrzej Wróblewski uczynił Andrzeja Wajdę reżyserem. Tak reżyser wspomina ten moment. Być może ta godzina, w której oglądałem pierwsze Rozstrzelanie Wróblewskiego, była najważniejszym momentem w moim życiu. Być może wtedy właśnie zrezygnowałem z malowania, żeby szukać dla siebie innej drogi. Zostałem filmowcem w ucieczce przed wspaniałą wyobraźnią artysty, który odebrał mi moją biedną i nieukształtowaną wizję malarską. I Andrzej Wajda, temat, doświadczenie wojny ukazał w swoich pierwszych trzech filmach, które realizował po wojnie, czyli W pokoleniu, w filmie zatytułowanym Kanał i Popiół i diament. Więc ta zmiana, to przejście, to odrzucenie wizji malarskiej, tworzenia sztuki malarskiej, spowodowało jakby, że ta pamięć estetyczna i te doświadczenia malarskie gdzieś cały czas będziemy odnajdywać w kolejnych realizacjach Andrzeja Wajdy. Ponieważ był to reżyser, który rzeczywiście w wyjątkowy taki sposób wizualny patrzył na dzieło filmowe. I teraz popatrzmy, porównajmy wybrane kadry filmowe z dziełami malarskimi. Pierwsze dwa kadry, które chciałabym Państwu pokazać, pochodzą z filmu Andrzeja Wajdy Popioły z 1965 roku. Opowieść o czasach napoleońskich, o walkach, o bitwach i skojarzenie, które towarzyszyło Andrzejowi Wajdzie. Jakie malarstwo, w jakim malarstwie, u jakiego artysty odnajdziemy ten temat? Odnajdziemy bitwę pod Samosierą, odnajdziemy ten tumult, tą mgłę, ten proch, to wojenne starcie. Oczywiście malarz, który od razu skojarzył mu się z tego typu scenami, to Piotr Michałowski. Tutaj obraz Bitwa pod Samosierą, który jest prezentowany na wystawie Polska Siła Obrazu. Obrazy, które są na czarnych tłach w prezentacji, to są właśnie dzieła z wystawy Polska Siła Obrazu, zestawiane z malarskimi kadrami, z filmowymi kadrami. Więc w tym wypadku Piotr Michałowski, malarz romantyczny, malarz bardzo oryginalny, którego twórczość w Polsce zupełnie nie była znana. Dopiero 40 lat po jego śmierci wypłynęła i okazała się wielką sensacją, wielką nowością, ponieważ w tym czasie, kiedy żył, kiedy tworzył Piotr Michałowski, w Polsce nikt tak nie malował. Te ekspresyjne,
szkicowe, dynamiczne, o grubej fakturze i właśnie takiej dynamice form, kształtów, sceny zainspirowały Andrzeja Wajdę również do filmowych kadrów, które odnajdziemy w filmie Popioły. Więc tutaj jeszcze jeden obraz Piotra Michałowskiego prezentujący tą tematykę napoleońską, która również fascynowała Andrzeja Wajdę i którą przygotowując się do realizacji filmu, ikonografię dzieła Piotra Michałowskiego, reżyser dogłębnie studiował i inspirował się tymi malowidłami. Więc Piotr Michałowski oprócz bitew, oprócz defilad przed Napoleonem, malował również, zasłynął jako malarz koni i również jako malarz jeźdźców na koniach, właśnie jako herosów, dowódców, żołnierzy. Tak jak tutaj widzimy zestawiony obraz Michałowskiego i kadr z Popiołów. I jeszcze kilka takich zestawień. Proszę popatrzeć, tutaj Daniel Olbrychski i akwarelowy szkic Piotra Michałowskiego z takim właśnie wspiętym rumakiem. I jeszcze jeden przykład. Myślę, że gdzieś ten klimat, ten sposób ujęcia, sposób przedstawienia zarówno postaci człowieka, jeźdźca, jak i konia jest tym cytatem, może nie bezpośrednim, ale właśnie uchwyceniem klimatu i wojen napoleońskich i jeźdźców, bohaterów, których możemy zobaczyć w filmie Popioły. Ale również Piotr Michałowski to malarz ludu. Malarz, który pierwszy podjął się portretowania osób ze swojego gospodarstwa, którym zajmował się po powrocie do Polski, gospodarstwa w Bolestraszycach pod Przemyślem. I z tamtego czasu mamy bardzo wiele takich ekspresyjnych, wręcz można powiedzieć psychologicznych portretów osób, jego parobków, chłopów, którzy pracowali w jego gospodarstwie, które też są pewnego rodzaju inspiracją dla Andrzeja Wajdy. Kolejnym filmem, w którym możemy odnaleźć bardzo dużo cytatów z twórczości malarzy polskich XIX wieku, z obrazów, które znajdujemy w muzeach narodowych i na wystawie, jest oczywiście film Wesele. Widmo Stańczyka, które pojawia się w wielu scenach, pojawia się dziennikarzowi i w jakiś sposób prześladuje go w kolejnych ujęciach, w kolejnych scenach tej adaptacji dramatu Wyspiańskiego, jest cytatem z twórczości Jana Matejki. Sama postać Stańczyka była w XIX wieku niezwykle popularna i nawiązywało do niej wielu artystów, również literatów. I w ogóle sama historia tego, że postać błazna tak głęboko odcisnęła piętno w narodowej historii, w narodowej świadomości, w narodowej kulturze, jest rzeczywiście czymś wyjątkowym, ponieważ mówimy o postaci, która nie sprawowała jakiegoś szczególnie ważnego urzędu, nie sprawowała władzy, nie odznaczyła się na wojnach czy powstaniach, a właśnie to ta postać jest tak silnie zakorzeniona w kulturze, w historii i również w sztuce. Może wiąże się to z takim poczuciem i z taką świadomością, że właściwie Stańczyk był pewnego rodzaju prorokiem. Potrafił przewidywać
przyszłość, wyciągając wnioski z codzienności. Taką najbardziej znaną anegdotą dotyczącą Stańczyka jest historia polowania w Niepołomicach, w którym brał udział Stańczyk, Zygmunt Stary, królowa Bona i niedźwiedź, który został wypuszczony ze skrzyni, spowodował gwałtowną ucieczkę Stańczyka. Wówczas król Zygmunt Stary niejako śmiał się z tego, że błazen Stańczyk, który dawniej był ponoć rycerzem, ucieka teraz przed niedźwiedziem. Natomiast błazen Stańczyk odpowiedział: większy to błazen, co mając niedźwiedzia w skrzyni, puszcza go na swoją szkodę. Wiemy, że podczas tego polowania królowa Bona była w ciąży, spadła z konia i poroniła. Oczywiście Stańczyk tego nie wiedział, ale te wydarzenia z czasem nabrały wyjątkowej wagi i są postrzegane jako właśnie takie dalekowzroczne proroctwo. Ale wracając do przedstawień, do scen z wesela, gdzie Stańczyka możemy zobaczyć. Jest on zaprezentowany podczas wesela, podczas uczty, jest taką bardzo intensywną plamą czerwieni. Ubrany jest na czerwono, ale dodatkowo operator oświetla go również taką czerwoną łuną światła. I mamy tutaj to porównanie. Błazen na weselu podczas tańców, podczas uczty weselnej, tak samo jak na obrazie Jana Matejki, gdzie ten Stańczyk jest podczas balu u królowej Bony. Tutaj tytuł mówi na wieść o utracie Smoleńska. Są różne interpretacje, czy chodzi rzeczywiście o rok 1514, czy o 1533 i o wyprawę na Żmudź. Natomiast sam obraz Jana Matejki, namalowany przez 24-letniego artystę, kiedy powstał, nie wzbudził jeszcze wyjątkowego zainteresowania, nie przyniósł sławy Janowi Matejce. Po wystawieniu był zakupiony przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i wystawiony na licytację. Na licytację nabył go wówczas wygrał w tej loterii, w tej licytacji pan Korytko spod Kołomyi, który później go odsprzedał. Ale historia tego obrazu i jego moc rażenia, jego symbolika, to, że twarz błazna to twarz Jana Matejki, to jego program, to jego manifest, utożsamia się z postacią błazna, to jego alter ego. Więc ta myśl niejako takiej dwoistości Stańczyka i Jana Matejki, zestawienie tych dwóch postaci, utożsamienie Matejki z błaznem Stańczykiem, również odnajdujemy w weselu. Ponieważ to właśnie ten sam aktor, czyli Wojciech Przoniak, odgrywa rolę i dziennikarza, i Stańczyka. Ale Stańczyk pojawia się na wielu również innych obrazach Jana Matejki. Na wystawie możemy zobaczyć chociażby obraz Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w Krakowie w 1521 roku, gdzie na tym obrazie postać Stańczyka, no, można powiedzieć, że jest w takiej typowej dla siebie sytuacji rozśmieszania, żartowania. I tutaj zestawienie z kadrem z filmu Wesele. Ale również błazen pojawia się w obrazie Hołd Pruski, gdzie znowu widzimy go w pozie zamyślonego, zastanawiającego się nad losami państwa błazna. I gdzieś również w tym obrazie możemy dostrzegać taką głęboką myśl historiozoficzną Matejki i uczynienie z błazna,
symbolu. Bo może w tym momencie również Stańczyk zastanawia się, być może jako jedyny widz tego wydarzenia historycznego, widzi, że w tym momencie Zygmunt Stary popełnia błąd, przyjmując Lenno od Prus, a nie decydując się na całkowite wcielenie Prus do korony. I gdzieś ten moment historii później trwa i zamienia się w to, że Prusy stają się naszym zaborcą. Czy Błazen Stańczyk miał tego świadomość, tak to postrzegał, tego nie wiemy. Ale tak właśnie został przedstawiony przez Jana Matejkę, który uczynił z niego wyjątkowy symbol w swojej twórczości, a ten symbol wykorzystuje właśnie Stanisław Wyspiański, przywołując postać Stańczyka w swoim dramacie jako postać, która mówi, jest postacią z przeszłości, ale mówi o przyszłości, odnosi się do teraźniejszości. Więc ten błazen wykreowany, niejako uczyniony jako symbol przez Matejkę, wraca w dramacie Wyspiańskiego, a następnie pojawia się w filmie Andrzeja Wajdy, upozowany, wystylizowany zgodnie z obrazami Jana Matejki. Więc to mamy tutaj do czynienia z takim wieloetapowym wykorzystaniem pewnego motywu w każdym kolejnym dziele, dodatkowo rozbudowywanym o treści, o symbolikę odnoszącym się zarówno do historii, jak i do współczesności. I tutaj jeszcze ten kadr z postacią dziennikarza i z postacią widma Stańczyka, który tak wiele razy ukazywał mu się podczas wesela, a tak jak Państwo widzą, jest to postać grana przez tego samego aktora, przez Wojciecha Przoniaka. I tutaj jeszcze to zestawienie tych dwóch błaznów, którzy uczestniczą w balu, są na zabawie tanecznej, ale ich myśli, ich jakby rola jest zupełnie inna, mają nam przypominać, uświadamiać rzeczywistość i polityczną, i historyczną, i jakby wskazywać na drogę. Więc ten motyw, który wykorzystał Andrzej Wajda w ekranizacji Wesela i to nawiązanie do Matejki jest bardzo dobrze jakby uargumentowane i odnosi się do literatury i do sztuki. Błazen Stańczyk pojawia się na wystawie Polska Siła Obrazu jeszcze na jednym obrazie, na obrazie Leona Wyczółkowskiego. Znowu mamy plamę czerwieni. Właściwie obraz jest w dominujących barwach właśnie tej czerwieni. Natomiast cała sytuacja jest nieco inna. Błazen jest reżyserem teatrzyka kukiełkowego, ustawia te postaci, wyjmuje ze skrzyni, ustawia reprezentantów polskiego społeczeństwa. Mamy kosyniera, chłopa, szlachcica, Żyda, więc gdzieś to społeczeństwo, które zobaczymy również w Weselu, które za chwilę napisze Stanisław Wyspiański, jest przedmiotem spektaklu, ale spektaklu bardzo tragicznego, co pokazuje zasłonięta dłonią twarz błazna. Jednak to, co w filmie Andrzeja Wajdy, myślę, że jest bardzo ciekawe, bo najbliższy cytat, taki bardzo bezpośredni, bardzo bezpośrednie odwołanie jest nieobecne w didaskaliach samego utworu Wyspiańskiego i jest dodatkową treścią, jest dodatkowym takim elementem, który proponuje nam Andrzej Wajda. Czyli
O ile stańczyk, wykorzystanie obrazów Jana Matejki do przedstawień stańczyka jest w pełni uzasadnione, to w tym wypadku możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Andrzej Wajda zdecydował się nawiązać do obrazu Upadek Polski Rejtan w postaci pana młodego, któremu ukazuje się widmo, zjawa zdrajcy hetmana Branickiego, a pan młody niejako na nowo przeżywa dramat i ten bunt, i ten sprzeciw posła Rejtana. Tutaj ten kadr z Danielem Olbryskim, który dostrzega właśnie w tym momencie hetmana Branickiego, zdrajcę z Płótna, między innymi Jana Matejki, i ten dramat, i ten gest, i samo ujęcie w filmie rozbite jest później na poszczególne sceny. Tutaj również bardzo ważnym elementem budującym nastrój jest światło. Obraz Jana Matejki, Upadek Polski, znany również pod tytułem Rejtan, jest pierwszym obrazem otwierającym wystawę Polska Siła Obrazu. To jest ten najmocniejszy akcent, to jest ta siła rażenia, którą miał ten obraz, kiedy powstał, ale myślę, że ma ją również dzisiaj, że jest to obraz moralitet, obraz przestroga, obraz, który przypomina nam o przeszłości, a przez ten bardzo dramatyczny gest, który chyba jest jednym z takich najsilniej zakorzenionych, utrwalonych gestów w społeczeństwie i w takiej pamięci, cały czas jest wykorzystywany w różnych przekazach, tak zresztą jak wykorzystał to Andrzej Wajda w geście pana młodego. W filmie te sceny, kiedy przed jego oczami pojawia się hetman Branicki, pojawia się portret carycy, pojawiają się złote monety, kręcone są w takiej zielonej poświacie, w takiej trupio-zielono-błękitnej kolorystyce i karykaturalnych, takich groteskowych scenach ukazujących całą tą sytuację, którą widzi pan młody. No ale pamiętamy, jesteśmy na weselu. Czy on widzi to naprawdę? Czy to jest jego sen, jego jakaś wizja po alkoholu? Tego nie wiemy, prawda? To wszystko jest gdzieś między jawą, między snem, między rzeczywistością, w tym podczas uczty przy głośnej muzyce weselnej pojawiające się postaci z przeszłości próbują obudzić, wyrwać z tego chocholego tańca, a może właśnie spowodować gest buntu, gest sprzeciwu, gest Rejtana, który wraca nam tutaj w kadrze tego filmu, który jest tym bezpośrednim cytatem z obrazu Jana Matejki. Więc mamy gest Rejtana, który wykonuje pan młody, grany przez Daniela Olbryskiego. W filmie pojawiają się również kolejne elementy z Płótna Jana Matejki, jak portret carycy Katarzyny II, tutaj zestawiony również z fragmentem obrazu. I ten kadr, kiedy pan młody wychodzi z izby, zostawia za sobą tą wizję, to przerażające wspomnienie historii w tej zielonej poświacie, w tej kolorystyce odnoszącej się do śmierci, do zdrady, która tak głęboko go poruszyła. On próbuje z tego wyjść, próbuje to zostawić za sobą. W ogóle ten motyw wewnątrz, na zewnątrz, to jest element bardzo charakterystyczny dla filmu Andrzeja Wajdy Wesele, ale też wielokrotnie podejmowany przez malarzy. Rejtan jako ten
obraz, upadek Polski, jego niezwykła historia, jego moc oddziaływania na współczesnych, zarzuty w stosunku do Jana Matejki za to, że policzkuje trupa matki, że wyciąga rzeczy, o których powinniśmy zapomnieć, a na pewno nie mówić o nich powszechnie. To wszystko w tym obrazie jest i w jakiś sposób Andrzej Wajda przypomina nam to w swoim filmie. Ale w filmach Andrzeja Wajdy możemy odnaleźć również inne nawiązania do twórczości Matejki. Tutaj kadr z filmu Krajobraz po bitwie, który może nie jest takim jednoznacznym, bezpośrednim cytatem, ale myślę, że od razu patrząc na tą scenę, przypomina nam się ten najsłynniejszy obraz Jana Matejki, czyli Bitwa pod Grunwaldem. Cytaty z twórczości Matejki w filmach Andrzeja Wajdy mogą być bezpośrednie, pośrednie, mogą być nośnikami symboli, treści, wprowadzać pewne odniesienia do tego, jak obrazy, jak te postaci, które przywoływał Matejko w swojej twórczości historycznej, dzisiaj na nas oddziałują i jaką pamięć mamy właśnie o tych dziełach. Kolejnym filmem, w którym odnajdziemy cytaty z malarstwa XIX wieku, to film Lotna. Film oparty, którego fabuła opowiada o kampanii wrześniowej, o dziejach ostatniego oddziału kawalerii, o czasach, które już bezpowrotnie odchodzą, o kampanii wrześniowej 1939 roku. I Andrzej Wajda, jakby mając świadomość całej tej opowieści, buduje też narrację, buduje też obrazy, buduje też kadry, wykorzystując obrazy o innej temperaturze, o nieco innej historii, czerpiąc z malarstwa przede wszystkim Maksymiliana Gierymskiego. Cała akcja dzieje się jesienią, tą najbujniejszą, najbardziej barwną porą roku. I Andrzej Wajda mówił: chcę pokazać w moim filmie zderzenie wojny z jesienią, z tą najbogatszą porą roku, gdy ludzie zbierają plony całorocznej pracy, a przyroda szykuje się do snu zimowego. I proszę popatrzeć na kolorystykę tych scen, na te drzewa, które zaczynają się już złocić liśćmi zmieniającymi swój kolor. I poszukajmy tych cytatów, tych aluzji w malarstwie polskim. Lotna to film o przeszłości, który posługuje się również cytatami i wizjami właśnie z malarstwa z przeszłości. Tutaj jeden z najbardziej znanych kadrów z tego filmu, ten patrol kawalerzystów, którzy znajdują się na piaszczystej drodze. Ta zieleń jest bardzo taka skromna, bardzo surowa. Doskonale znamy tą scenę z obrazu Maksymiliana Gierymskiego, Pikieta Powstańcza, znanego również pod tytułem Patrol Powstańczy z 1873 roku. To samo ujęcie, ta sama jakby temperatura emocjonalna ukazująca to wydarzenie no, opowiadające inną historię, ale jak maluje to Maksymilian Gierymski? W obrazie obraz mamy podzielony na dwie sfery. Na sferę ziemi i sferę nieba. Proszę zwrócić uwagę, że one właściwie są takie same. Ta linia horyzontu wyraźnie dzieli nam obraz na ciepłą kolorystykę ziemi i zimną kolorystykę nieba.
piaszczysty pejzaż, takie bardzo skromne, mizerne, wysuszone kępki trawy i sylwety powstańców na koniach, które spotykają chłopa. Jednak co jest najważniejsze w tym obrazie? Ten wzrok, który patrzy poza obraz, ten wzrok, który nas gdzieś kieruje poza tą scenę, tam gdzieś czai się niebezpieczeństwo. I to samo, to samo niebezpieczeństwo wyczuwamy w kadrze Andrzeja Wajdy z filmu Lotna. Tych trzech żołnierzy patrzy przed siebie, jedzie przed siebie. Mamy ten spokój przyrody i zagrożenie, które za chwilę się wydarzy. To, co jest nieodwołalne. Historia 1939 roku. Kolorystyka, kadry, ludzie wtopieni w zieleń, jeźdźcy, kawalerzyści, ostatni kawalerzyści Rzeczpospolitej ukazani w filmie Wajdy, nasuwają nam skojarzenia z obrazami Maksymiliana Gierymskiego, z tym jego wyczuleniem na piękno przyrody, ale piękno bardzo zwyczajne. Ta natura ukazywana bez jakiegoś upiększenia, a bardzo wrażliwie z taką dokładnością, ale malarską, z tym malarskim wyczuleniem i z tym nastrojem, który pojawia się w jego twórczości. Ludzie gdzieś w oddaleniu, nie na pierwszym planie, wtopieni w przyrodę, podporządkowani światu, podporządkowani tonacji barwnej, która dominuje w przedstawieniach Maksymiliana Gierymskiego, więc ta zwyczajność, ale zamieniona w wyjątkowość malarstwa. Takie są obrazy Maksymiliana Gierymskiego i właśnie ten nastrój piękna zwyczajnej przyrody, piękna realizmu, scen, które nie opowiadają jakichś wniosłych historii, ale jednak poruszają nas swoim nastrojem. Myślę, że uchwycił również Andrzej Wajda w tych kadrach z filmu Lotna. Tutaj jeszcze proszę popatrzeć na te zestawienia kolorystyczne, te barwy, które doskonale uchwycił, namalował Maksymilian Gierymski i który w kadrach przekazał Andrzej Wajda. Ludzie wtopieni w przyrodę. Tutaj kadr z innego filmu, z Brzezina, ale chciałam Państwu również zestawić ten motyw ludzi wtopionych w przyrodę gdzieś w oddaleniu wśród drzew. I jeszcze jeden właśnie kadr, takie zestawienie z twórczością Maksymiliana Gierymskiego filmu Brzezina. I kolejny temat, który odnajdujemy w kadrach Wajdy, tutaj kadr z Wesela, sceny nocne, nokturny, które proszę popatrzeć, one odwołują się, one wykorzystują nastrój nokturnów Maksymiliana Gierymskiego, ten zapadający zmrok, zachodzące słońce, sztuczne światło w oknach, często pochmurne niebo, gdzieś nostalgia, szarzyzna, zwyczajność, może zamazywanie konturów scen. Ten nastrój, czyli Stimmung, charakterystyczny dla Maksymiliana Gierymskiego, którego również poszukuje w swoich przedstawieniach, w swoich filmowych realizacjach Andrzej Wajda. Gdzieś właśnie ta zwyczajność, szarzyzna, nędza, ale to wszystko staje się bardzo malarskie, bardzo plastyczne, bardzo takie poetyckie. Wiele obrazów, wiele kadrów, które odnajdujemy w twórczości Andrzeja Wajdy, są takimi elementami
dla niego bardzo ważnymi, ale wydawałoby się, że w całej narracji, w całej opowieści filmowej są to rzeczy dodatkowe. Taka scena, ten kadr pojawia się na chwilę w filmie Wesele, kiedy goście zjeżdżają do Bronowic. Na chwilę widzimy wiejską chałupę, pod którą siedzi rodzina i jest wsparta trumna. Akurat ten element nie jest elementem związanym z narracją, z fabułą, nie pojawia się w didaskaliach Wyspiańskiego. Natomiast rzeczywiście Wajda decyduje się wpleść tą scenę w swój film, ponieważ ten obraz Aleksandra Gierymskiego jest dla niego szczególnie ważny. Ta scena, którą namalował Aleksander Gierymski w obrazie Trumna chłopska, dla Andrzeja Wajdy to scena, w której ta temperatura tragizmu, tragedii, wewnętrznego przeżycia jest bardzo silna. I pomimo tego, że obraz jest w pastelowych barwach, zupełnie nie kojarzących się z żałobą, to co widzimy, to zatrzymanie, tą zadumę, ten wzrok, to wszystko oddaje prawdziwą tragedię. To jest obraz, o którym Andrzej Wajda mówił. Nie znam w polskim malarstwie obrazu, gdzie obecność tragizmu byłaby równie silna. Właśnie tragizmu, nie dramatyzmu. Jest w tym obrazie duch antycznej tragedii, która rozstrzyga się zawsze w pełnym świetle dnia, na oczach sąsiadów, przed domem. I ten obraz, który był tak ważny dla Andrzeja Wajdy, znalazł swoje miejsce również w scenach Wesela, w kadrze właśnie tego filmu. Ale tych cytatów z Aleksandra Gierymskiego znajdziemy więcej. Między innymi obraz przedstawiający chłopa z Bronowic, jedna z postaci w Weselu, rzeczywiście bardzo, bardzo jest podobna do tego obrazu Aleksandra Gierymskiego, więc tutaj widzimy to studiowanie ikonografii, to zapoznanie się z ikonografią tak, żeby film był jak najbardziej wiarygodny, żeby był oparty na autentycznych źródłach, na autentycznych przekazach, które powstawały w tym czasie, były malowane przez artystów. Twórczość Jacka Malczewskiego koncentruje się wokół kilku tematów, które są szczególnie istotne, które mają wielowątkową, wielopoziomową symbolikę. I te wątki również odnajdziemy w filmach Andrzeja Wajdy. Jednym z takich motywów bardzo wyjątkowych i bardzo oryginalnych jest wizerunek, który stworzył Jacek Malczewski, wizerunek śmierci, wizerunek Boga śmierci, Thanatosa. Obraz, który przedstawia ten temat, prezentowany na wystawie, to fragment tryptyku Moje życie z 1911 roku, na którym ta naga postać kobiety młodej z kosą oparta o płot wita czy czeka na powracającego wędrowca. Cała scena rozgrywa się w miejscowości Wielgiem, z którą od dzieciństwa związany był Jacek Malczewski. I ta historia, obraz śmierci. Jacek Malczewski w swoim malarstwie wielokrotnie ten motyw podejmuje. Jest to taki, można powiedzieć, leitmotiv jego twórczości. Bardzo oryginalny, który stanowi element nawiązania i jest taką penetracją tego aspektu powiązania Erosa i
i Thanatosa, miłości i śmierci. Andrzej Wajda mówił, że właśnie ta wizja z twórczości Jacka Malczewskiego odcisnęła na nim bardzo duże piętno i to właśnie ta koncepcja sięgająca do antycznych źródeł, ale będąca bardzo oryginalnym pomysłem Jacka Malczewskiego, została wykorzystana w twórczości Andrzeja Wajdy. Ten motyw śmierci, motyw kobiety, która trzyma kosę, widzimy powracający, pojawiający się kilkakrotnie w filmie Brzezina. Możemy powiedzieć, że to jest specyficzny erotyzm z kosą, czyli niejako kontrast młodego, pięknego, często nagiego ciała kobiety, która trzyma kosę, narzędzie śmierci. Więc to pojmowanie, to ujęcie tego tematu przez Jacka Malczewskiego pokazuje, że śmierć jest niejako odrodzeniem, jest nadzieją, jest przejściem do nowego życia, jest taką próbą właśnie odnalezienia się w tym nowym życiu. I w filmie Brzezina ten motyw kobiety z kosą, te nawiązania do Jacka Malczewskiego pojawiają się w scenach, kiedy grająca Malinę Emilia Krakowska na łące, na kwitnącej wiosennej łące pojawia się wsparta, zamyślona, zatrzymana niejako w tym momencie, oparta o kosę i podchodzi do niej Stanisław. To on jakby jest tą osobą pełną życia, wigoru. Natomiast właśnie Malina gdzieś jest utożsamiona z tym bogiem śmierci, z Thanatosem. Ale te kadry, te nawiązania do Malczewskiego w Brzezinie pojawiają się również jako dzieło w kadrze. Tutaj obraz za bohaterem, za Bolesławem, śmiertelnie chorym, umierającym bratem Stanisława. Ten kadr, ten obraz kobiety, która na obrazie Malczewskiego zamyka oczy klęczącemu starcowi, zabiera go na drugą stronę życia, zabiera go z tego świata. Wiemy, że jest to dopowiedzenie treści filmu, wiemy, co wydarzy się dalej. Więc tutaj Andrzej Wajda wykorzystuje w taki bardzo aktywny sposób cytaty z malarstwa Jacka Malczewskiego. I ten obraz Malczewskiego, właśnie Thanatosa, kobiety na tle wiosennego ogrodu, wiosennego pejzażu z kosą, znajduje się również w jadalni głównych bohaterów. Oni, spędzając chwilę przy posiłkach, też patrzą na ten obraz. Ta śmierć cały czas im towarzyszy. Ten splot między miłością, śmiercią, życiem, młodością i umieraniem cały czas jest tutaj obecny w opowiadaniu Iwaszkiewicza w ekranizacji Wajdy i oczywiście w tych odniesieniach do malarstwa Jacka Malczewskiego. Andrzej Wajda mówił, że to właśnie to myślenie, ten sposób ukazywania przez Jacka Malczewskiego tematu śmierci szczególnie go zainspirował. Natomiast sam Jarosław Iwaszkiewicz mówił, że był zdumiony tym połączeniem. Jarosław Iwaszkiewicz był zdumiony, kiedy oglądając film Brzezina, dostrzegał w nim obrazy zaczerpnięte z malarstwa Malczewskiego. Dla niego, piszącego Brzezinę w latach 30., był to już tylko malarz przeszłości, dawno wyschnięte źródło jakichkolwiek inspiracji. Były to lata, kiedy Malczewski, ten niezwykły w polskiej sztuce artysta, zniknął całkowicie z pola widzenia, aby powrócić do nas dopiero razem z poznańską wystawą w 1968 roku. Ale dla mnie, studiującego w Krakowie, tych kilka płócien wystawionych w sukiennicach wystarczyło,
aby nie ulec powszechnemu wtedy przekonaniu, że Malczewski przestał istnieć w naszej sztuce. Czyż mogłem, filmując Brzezinę, nie dostrzec obrazu śmierci w pełnych życia przedstawieniach młodych kobiet? Tych cytatów, tych nawiązań, tej myśli o związku miłości i śmierci, Erosa i Thanatosa, erotyzmu i kosy, trzymanej przez Malinę, graną przez Emilianę Krakowską w filmie Andrzeja Wajdy. Rzeczywiście znajdziemy wiele i jest to bardzo ciekawe odwołanie. Tutaj jeszcze obraz z wystawy Polska Siła Obrazu, ta prawa część tryptyku Moje życie i spotkanie z Thanatosem, który wita powracających. W twórczości Jacka Malczewskiego ten Thanatos przybiera bardzo oryginalną formę i możemy go odnaleźć na wielu obrazach powracających, jakby przemalowywanych. Gdzieś ta kobieta wiosną, stojąca przy otwartym oknie, czekająca na to, żeby zabrać osobę, której czas właśnie się skończył, ale tak jak widzimy na obrazach Jacka Malczewskiego, te osoby, ci mężczyźni, czy młodzi, czy starzy, nie są przerażeni. Oni oddają się, poddają się z taką nabożnością, zamykają oczy i godzą się na odejście. Tutaj jeszcze jedno takie skojarzenie, nie bezpośrednie, ale pozwalam sobie je Państwu pokazać. Kadr oczywiście z Brzeziny zestawiłam z obrazem Witolda Wojtkiewicza Podmuchy wiosenne. Czasami te cytaty są bezpośrednie, ale czasami, kiedy oglądamy filmy, oglądamy obrazy, mamy pewne skojarzenia, pewne nawiązania. Tutaj pytanie, czy rzeczywiście ten gest, te wyciągnięte dłonie, ręce Olbryskiego skojarzą się Państwu również tak jak mi z obrazem Wojtkiewicza. W filmie Brzezina nieustannie powraca jeszcze jeden motyw, który doskonale znamy z twórczości malarskiej Jacka Malczewskiego. To jest motyw studni, spotkania przy studni, studni jako źródła wody żywej, czy właśnie zatrutej studni. Obrazy Jacka Malczewskiego, cykle jego obrazów zatytułowane są Zatruta studnia, więc na to spotkanie przy studni, te postacie, które spotykamy zarówno w filmie Brzezina, które pojawiają się, powracające kadry, powracające sceny, nieodłącznie odwołują się, nawiązują do obrazów Jacka Malczewskiego, gdzie w jego dziełach przy studni możemy spotkać zarówno chimerę o twarzy Marii Balowej, możemy spotkać dzieci, utrudzonych wędrowców, wracających powstańców, starców. Wszyscy dążą do tej studni. To jest to miejsce, w którym chcą odnaleźć życie, prawdę, nadzieję, ale jednak często w tej studni, w tej wodzie jest trucizna. Ten bardzo wieloznaczny symbol, ta bardzo wieloznaczna opowieść snuta przez Jacka Malczewskiego wykorzystana jest również przez Andrzeja Wajdę i tych nawiązań, tych postaci, które pojawiają się przy studni, również w filmach możemy zobaczyć bardzo wiele. I to obraz z tego tryptyku Moje życie, który prezentowany jest na wystawie. Ten utrudzony wędrowiec, zgarbiony żołnierz w szynelu, idący przez pole takiej brunatnej ziemi, podąża do studni, przy której siedzi ta blond włosa młoda dziewczyna. Co w tej studni odnajdzie? To jest pytanie, na które w tym momencie nie znamy odpowiedzi, ale to są te dążenia, które u
ukazywał Jacek Malczewski w swojej twórczości, które wykorzystał również Andrzej Wajda. Cytaty z twórczości Malczewskiego są bardzo różne. Tutaj pokazuję Państwu kadr z filmu Katyń z 2007 roku i ta scena, kiedy podczas spotkania, wigilii potrzebujemy chwili samotności, potrzebujemy chwili namysłu, potrzebujemy oddzielenia się, zastanowienia nad swoim losem. Proszę popatrzeć, doskonale to znamy, ta sama scena, ten sam element, ten gest zasłaniania twarzy talerzem widzimy na obrazie Jacka Malczewskiego Wigilia na Syberii. Więc w tym momencie Wajdzie potrzebny jest gest, potrzebne jest wyrażenie pewnych treści, nie za pomocą słów, ale właśnie to, o czym mówił na początku, czyli ta pamięć obrazowa. Mam jakiś problem, chcę dopowiedzieć treści dzieła i szukam w swoich doświadczeniach malarskich i w doświadczeniach i w pamięci znajomości sztuki scen, które to dobrze wyrażają, tak jak w tym wypadku. Wracamy na wesele, wracamy do filmu Andrzeja Wajdy z 1972 roku i do motywu chochoła. Ten motyw pojawia się wielokrotnie w scenach, dopóki nie zostanie zaproszony przez weselników do izby, więc ta róża otoczona, osłonięta słomą jest symbolem stworzonym przez Stanisława Wyspiańskiego, stworzonym najpierw w obrazach, a później, który pojawia się w jego dramatach. I ten chochoł oczywiście musi pojawić się w ekranizacji Wesela, gdzie cytaty z Wyspiańskiego są jakby w pełni uzasadnione. Twórczość pisarska, dramatyczna Wyspiańskiego i jego twórczość malarska jest tutaj przez Wajdę wykorzystywana i te nawiązania są bardzo wyraźne. Więc kilka kadrów ukazujących te chochoły stojące przed bronowicką chatą i autor utworu, autor dramatu i autor dzieł, z których Andrzej Wajda bardzo chętnie korzystał. Obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, prezentowany na wystawie Polska Siła Obrazu. Jego pierwotny tytuł Pałuby na plantach tańczące. Proszę popatrzeć, te chochoły na obrazie Wyspiańskiego przybierają kształty, przypominają nam sylwetki postaci ludzkich, ustawione w koło, powyginane, tańczące. Za chwilę te chochoły pojawią się w weselu, za chwilę ten chochoł będzie przygrywał biesiadnikom do ich chocholego tańca. Stanisław Wyspiański najpierw tworzy obraz, ale potrzebuje później dopowiedzenia tych treści. Tworzy ten symbol uśpienia, ale również symbol nadziei, symbol zniewolenia, a może ochrony. Ta wieloznaczność chochoła, którą najpierw namalował, a później uczynił z niej postać, widmo pojawiające się w weselu, będące tym elementem tworzącym całą narrację, oczywiście odnajdziemy w kadrach, które w kadrach w filmie Andrzeja Wajdy, a te obrazy bardzo silnie zainspirowały go do tworzenia malarskich scen w ekranizacji Wesela. Rachel, która właściwie tańczy na zewnątrz, trochę jak chochoł, trochę nam tego chochoła przypomina i to ona też zaprasza go do izby. Później cała historia rozwija się. Tutaj jeszcze widzimy zestawienie
sceny filmowej, sceny już poranku, kiedy chłopi czekają gotowi do walki, te kosy na sztorc, tam w oddali, ale na pierwszym planie chocholi, będące symbolem właśnie uśpienia tego chocholego tańca, może tej niegotowości do podjęcia w tym momencie czynu i do zrzucenia tej słomianej ochrony. Film Wesele nasycony jest cytatami z twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Proszę porównać, proszę spojrzeć na chociażby portret Helenki i tą małą Isię, która równie potargana w takiej zaspanej minie została ukazana w filmie. Czy to zestawienie, również Helenka i w tym wypadku Bożena Dykiel, ale ta mina, to światło, te oczy, myślę, że są bardzo podobne. Czy kolejne zestawienia portretów dziecięcych Stanisława Wyspiańskiego, w których on osiągnął niezwykłe mistrzostwo, ujmując tą chwilowość, tą ulotność dziecięcego nastroju, przetłumaczone na filmowe kadry. I bardzo wiele cytatów takich pasywnych, odniesień. Grający pana młodego Daniel Olbryski, wystylizowany, przypominający samego Stanisława Wyspiańskiego na jego autoportretach. Czy właśnie Zosia i Haneczka mają kokardy takie jak na obrazie Macierzyństwo. Tutaj notatka bezpośrednio potwierdzająca tą inspirację, notatka plastyczna Andrzeja Wajdy, te kokardy, które widzimy we włosach, zaczerpnięte z portretów sióstr Pareńskich Stanisława Wyspiańskiego. Czy również inne postaci, które pojawiają się w filmie, wyraźnie stylizowane, nawiązują do obrazów Stanisława Wyspiańskiego, bo jakże mogłoby być inaczej? To jest to najlepsze źródło ikonografii, przedstawień do filmu Wesele. I proszę popatrzeć chociażby tutaj to Macierzyństwo z 1904 roku i scena z filmu, czy pan młody ze swoją małżonką przypominają nam, kojarzą nam się z portretem Stanisława Wyspiańskiego, z jego żoną Teofilą, Teodorą Pytko. I tutaj już widzimy plakat zapowiadający premierę Wesela i plakat zapowiadający film Andrzeja Wajdy z 1972. I na koniec tej opowieści chciałabym Państwu pokazać może kilka takich cytatów nie bezpośrednich, niejednoznacznych, ale właśnie cytatów odnoszących się do obrazów prezentowanych na wystawie, a w których ja osobiście rzeczywiście dostrzegam analogię, czy właśnie tą pamięć obrazową Andrzeja Wajdy. Kadr z Brzeziny i obraz Konrada Krzyżanowskiego przy świecy. Ten nastrój, sztuczne światło, okno zajmujące dużą powierzchnię, gdzieś to wszystko bardzo jest bliskie. Proszę popatrzeć, proszę porównać. Czy dalej? Sceny z popiołów, te kuligi, te zaprzęgi, te sanie pędzące po śniegu, które pojawiają się wielokrotnie w początkowych scenach tego filmu, które przecież doskonale znamy z obrazów Józefa Chełmońskiego, również tych, które prezentowane są na obrazie Polska Siła Obrazu, na wystawie Polska Siła Obrazu. Czy kolejny kadr, który na chwilę pojawia się w filmie Popiół i Diament, ten oracz z dużą przestrzenią ziemi i scena orki chociażby z obrazu Ferdynanda Ruszczyca, który tutaj w górnej części jest zestawiony.
a może takie zestawienie. Proszę popatrzeć, tutaj z kolei kadr z Lotnej i wybrany jeden z wielu obrazów Wojciecha Kossaka przedstawiające żołnierza i dziewczynę. Są to sceny, to nie są bezpośrednie cytaty, ale gdzieś ten klimat, to spojrzenie, ten nastrój, te ikonograficzne schematy, które Andrzej Wajda doskonale znał z malarstwa XIX, XX wieku, również malarstwa współczesnego, bo tych cytatów możemy odnaleźć znacznie, znacznie więcej, pojawiają się w filmowych kadrach. No i jeszcze jedno, proszę popatrzeć, tutaj kadr z Lotnej, jeszcze jeden kadr z tego filmu, który pozwoliłam sobie zestawić z obrazem Władysława Podkowińskiego Szał. No, myślę, że bardzo takie zestawienie, może ryzykowne, ale ten wspięty rumak atakujący czołg ma w sobie tą ekspresyjność i to szaleństwo, które namalował Władysław Podkowiński. Podsumowując, tak zastanawiając się, jakiego rodzaju nawiązania możemy odnaleźć w filmowych kadrach Andrzeja Wajdy, nawiązania do sztuki XIX wieku, to zobaczymy bardzo wiele cytatów bezpośrednich, gdzie sceny, postacie wyglądają dokładnie tak jak na obrazie, chociażby jak na obrazie Aleksandra Gierymskiego. W wielu również filmach możemy zobaczyć po prostu obraz umieszczony w kadrze, który dopowiada dodatkowe treści, jest tym uzupełnieniem narracji filmowej. Mamy też wiele nawiązań symbolicznych, gdzie gest, w tym wypadku Pana Młodego, skojarzony z gestem Rejtana, przypomina nam całą historię, mówi o buncie, o zdradzie, o sprzeciwie, o tym, co namalował Matejko, a w zupełnie inny sposób, do zupełnie innej postaci wykorzystał Andrzej Wajda. Mamy też aluzje, może luźne skojarzenia, może inspiracje kolorystyką, światłem, pewnym układem kompozycyjnym. Tego wszystkiego w filmach Andrzeja Wajdy jest bardzo dużo i oglądanie jego produkcji, jego realizacji, realizacji również całego jego zespołu współpracującego, może być bardzo ciekawym zadaniem właśnie w zestawieniu z obrazami, czy to XIX wieku, ale również możemy poszukiwać sztuki dawnej i sztuki współczesnej, do czego serdecznie Państwa zapraszam. Doskonałe źródło filmowych kadrów, zdjęć z filmów Andrzeja Wajdy, ale nie tylko, mogą Państwo znaleźć na stronie Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego Fototeka, z którego ja czerpałam ilustrację do dzisiejszego wykładu. Jeżeli chodzi o zdjęcia dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum Narodowego, serdecznie polecam serwis cyfrowy mnw.art.pl, gdzie można również pobierać ilustracje obiektów ze zbiorów muzeum. A również szczególnie polecam i zapraszam do wirtualnego odwiedzenia wystawy Polska Siła Obrazu i takiego spaceru 3D po ekspozycji. Dziękuję bardzo za spotkanie, no i zapraszam do oglądania filmów Andrzeja Wajdy i poszukiwania, zestawiania tych scen, tych malarskich kadrów z obrazami ze zbiorów muzeów polskich. Dziękuję bardzo.